trosce o planetę, czyli czym jest dieta planetarna. Cześć, to ja, Ada, wasza ekspertka z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Dziś opowiem wam o diecie planetarnej. Na początek kilka faktów. Czy wiecie, że globalna produkcja żywności zagraża stabilności klimatu oraz przyczynia się do katastrofy ekologicznej? Rolnictwo generuje duże ilości gazów cieplarnianych, które mają wpływ na globalne ocieplenie klimatu. Do hodowli bydła oraz produkcji wołowiny wykorzystuje się bardzo duże ilości słodkiej wody. Wyobraźcie sobie, na kilogram wołowiny zużywa się około od 10 do 30 tysięcy litrów wody. Woda przy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego jest zużywana dużo szybciej niż przy produkcji żywności roślinnej. Właśnie dlatego powstała idea diety planetarnej, której celem jest odwrócenie skutków obecnego globalnego systemu produkcji żywności. Dieta planetarna zakłada ograniczenie spożycia pewnych produktów i wybór innych. Ograniczamy udział w diecie czerwonego mięsa i produktów odzwierzęcych, produktów wysoko przetworzonych, cukrów dodanych. Stawiamy na produkty pochodzenia roślinnego, produkty sezonowe i lokalne. Pytacie, jak te zmiany pomogą planecie? Między innymi ograniczymy emisję gazów cieplarnianych i zużycie słodkiej wody. Poza tym eksperci są zdania, że dieta planetarna może znacząco obniżyć odsetek osób z nadwagą oraz otyłością, ograniczyć nadmierną konsumpcję w krajach wysoko rozwiniętych, przyczynić się do walki z głodem w krajach ubogich, pomóc uniknąć poważnej degradacji środowiska, zapobiec zgonom około 11 milionów ludzi rocznie. Chyba nie potrzebujecie więcej argumentów, żeby spróbować diety planetarnej. Na koniec mała podpowiedź. Wymieńcie mięso na nasiona roślin strączkowych, takie jak soczewica, ciecierzyca, fasola, soja, bób. Zawierają one około 25% białka i mają zbliżony skład aminokwasowy do mięsa. Poza tym są źródłem węglowodanów, błonnika pokarmowego, witamin z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak żelazo, cynk, potas, wapń, magnez, selen. Jednak warzywa strączkowe to za mało. Dołóżcie do nich produkty zbożowe i orzechy. To pozwoli na uzyskanie pełnowartościowego białka w posiłku. Na dziś to tyle. Do zobaczenia!